Zrobił na razie takie miękkie rozpoczęcie, bo zaczniemy od filmu, który potrwa około 20 minut, który wprowadzi nas do pierwszej części spotkania. Ewentualnie wiem, że jeszcze parę osób dochodzi, to w tym czasie sobie akurat zajmie miejsce, ale tak, żebyście już Państwo swojego czasu nie tracili. Tematem spotkania jest problem, z którym mierzy się w tej chwili większość polskich miast. To jest problem tego, co zrobić z terenami poprzemysłowymi, tam gdzie kiedyś stały fabryki, a dzisiaj najczęściej stoją różnego typu ruiny. Te ruiny różne znaczenie mają w różnych miejscach, często są obciążone bardzo ważną historią i to sprawia problemy, kiedy wkracza w to miejsce prywatny kapitał, chce coś zrobić no, zgodnie z logiką kapitału, okazuje się, że inne logiki w takich przestrzeniach się uruchamiają. No i właśnie od takiego miejsca zaczniemy. To jest teren Stoczni Gdańskiej, słynnej kolebki, gdzie narodziła się Solidarność, no i gdzie trwa olbrzymi proces destrukcji, pomysł rewitalizacji, no wiele różnych zjawisk, o których opowie nam już za chwilę Aneta Szyłak, ale zanim ona o tym opowie, krótki film pod tytułem Strażnicy Doków autorstwa Maksa Cegielskiego i Anny Zakrzewski, dziękuję za podpowiedź, który pokazuje to, co Aneta, która wspólnie z Grzegorzem Klamanem prowadzą Instytut Sztuki Wyspa, w jaki sposób oni od 7 lat działają w przestrzeni stoczni, no właśnie, i co robią, po co tam są jako właśnie artyści, ludzie kultury i co ich obecność w takim terenie, który no, wydawałoby się zgodnie z planami chociażby inwestora ma służyć innym celom, co robią. Więc zacznijmy od tego filmu, a potem przedstawię wszystkich panelistów i dalszy przebieg spotkania wtedy, kiedy już będziemy mieli wszystkich gości. Także... Artyści nie zastąpią robotnika. Tak samo jak robotnik nie zastąpi artysty. Artyści mogą jedynie przekazać to, co robią w tej chwili. Nasz ból. Tą naszą tragedię. Bo my tego nie potrafimy. Jest to, żeby stworzyć równoległe narracje do narracji głównej, czym była Stocznia, czym była Solidarność. I obok głównych, kluczowych bohaterów jak Wałęsa, Walentynowicz, Gwiazda, pokazać bohaterów z drugiego, trzeciego rzędu, którzy tworzyli tu historię. Dzień dobry Państwu. Tak się złożyło, że jesteśmy na tej drodze, którą umownie mówimy drogę do wolności. Ale tą drogę do wolności wykuli ją wszyscy w Polsce. Tak jak Cegielski, Śląsk, Radom, Lublin. W tej chwili będziemy podjeżdżać do sali BHP, ale tą drogę jeszcze proszę zobaczyć, bo tutaj tyle się zdarzyło. Weszliśmy w jakiś obszar, który no jest bardzo naznaczony czyimiś prawami do tego, tak, do historii, do pamięci, kto za co odpowiada, kto jest jakby uprawomocniony, żeby się wypowiadać, dawać głos i tak dalej. Więc no my byliśmy trochę, ja uważam, intruzami. I nie oszukujmy się, dla robotników artysta nie jest kimś, komu on tak bardzo ufa i kto niby w jakiś sposób jest zrozumiały dla niego to, co robi. Tak? Z początku była pewna nieufność wśród chłopaków na stoczni, no bo artyści, wiadomo, artysta według niektórych ludzi to idiota. Idiota, który ma swoje wizje, czyli totalny czubek. Czyli on występuje, artysta występuje poza pewne ramy określone przez społeczeństwo. Cały czas się przewijali tutaj między tymi stoczniowcami, bo tak delikatnie wchodzili, prosili czasami jakieś delikatne przysługi z pozycji takiego proszącego, czy mógłbyś nam ewentualnie coś powiedzieć, czy mógłbyś nam dać kawałek blaszki, który dla stoczniowca by kopnąć nogą, a dla kogoś jest no, jakimś symbolem. Jeżeli byliście Państwo tutaj w Gdańsku między rokiem 2000 a 2006 i byliście na stoczni, to wówczas mieściła się tu w sali BHP wystawa Drogi do Wolności. Powstała ona z okazji 20. rocznicy wydarzeń sierpniowych, podpisania porozumień sierpniowych. Drogi do Wolności wywołały niezłą konsternację, dlatego że no, widać wyraźną różnicę pomiędzy trzema krzyżami, wizualizacją i estetyką trzech krzyży, a drogą do wolności. Tak? My próbowaliśmy przesunąć te akcenty wizualne kompletnie w inną stronę, w stronę młodej generacji, ludzi wychowanych na innym języku wizualnym, nieskupionych na kombatanckich odniesieniach. No to można sobie wyobrazić, jak trudno im było się z tym pogodzić, że właśnie tracą kontrolę nad obrazowaniem, nad przedstawianiem tego, co się wydarzyło. Dla nich ta sprawa zaczęła im się wymykać po prostu z rąk. Bo nawet dla mnie, mimo że jestem otwarty, to była profanacja. To nie było tej atmosfery. My w tamtym czasie, gdy walczyliśmy, gdy był tu strajk, zupełnie co innego przeżywaliśmy, co innego odczuwaliśmy. I Aneta wyszła naprzeciwko nich, no i musiała własną piersią bronić tej wystawy, tak? Mówić, tłumaczyć im, że to nie odbieramy im sali BHP, nie odbieramy ich pamiątek, nie chcemy zawłaszczyć ich jakby obiektów i tak dalej, że to jest tymczasowe. No co, znaczy oni zbudowali sobie taki obraz znowu sił połączonych politycznie, które ich nie doceniają, że artyści są jakby narzędziem takim, no, odbierającym im tożsamość, manipulującym ich historią i ich doświadczeniem. Wchodząc tutaj musieliśmy sobie zadawać pytanie, do kogo to należy w sensie kulturowym, do kogo to należy w sensie pamięci, do kogo to należy w sensie etycznym czy moralnym. Ponieważ właściwie prawie każda osoba w Gdańsku ma jakiegoś stoczniowca w rodzinie. Dlatego, że generacyjnie my jesteśmy też w jakiś sposób powiązani z latami 80. Mamy żywą pamięć tego, co się tam wydarzyło i jesteśmy bardzo tym zainteresowani, żeby jakby budować swoją relację do tej przeszłości. Ja się nigdy nie czułem intruzem tutaj, tak? Dlatego, że jak poznałem tą całą historię, czyli poznałem ludzi, którzy tworzyli Solidarność, brali udział w strajkach, którzy pracują i jest im coraz gorzej, to od razu pomyślałem sobie, że tak jakby moim zadaniem tutaj będzie praca z nimi, dokumentowanie ich, fotografowanie miejsc, które znikają. Początkowo fotografowałem ich tak, że w 2000 roku robiłem takich przodowników po raz kolejny. Zagadywałem z szefem wydziału, kto tam jest najlepszym na przykład ślusarzem, albo kto jest najlepszym monterem itd., itd. Im właściwie daję jedno zadanie i proszę ich o to, żeby oni właściwie pozowali na tym zdjęciu tak, jakby chcieli potem na nim wyglądać. Spotkałem raz ogłoszenie takie stoczniowe, że szukają do pracy monterów kadłubowych, malarzy, piaskarzy. Pomyślałem sobie, że spawaczem to nie mogę być, monterem kadłubowym raczej też nie, ale że po tym ASP może będzie śmiesznie, jak pomaluję statki. I zatrudniłem się tutaj, wytrzymałem żenująco małą ilość dni, ale już tak jakby będąc normalnym pracownikiem stoczni, tak? Czyli przeszkolonym do zawodu, po wszelkich kursach, po badaniach wysokościowych. Byłem przez chwilę takim malarzem, piaskarzem. Wytrzymałem całe 8 dni. Dostałem straszliwie w dupę i pomyślałem, że to po prostu jest praca dla chłopców i że muszę się jednak skoncentrować na tym, co robię dobrze. Stoczniowiec zawsze brzmiało dumnie, że to są mocni ludzie, którzy się nie poddają. I mówili kiedyś na stoczniowców jeszcze w czasie stanu wojennego, że stoczniowiec to jest kombinator. Tylko to kombinatorstwo polegało na tym, że stoczniowiec zarabiał 1000 złotych, a życie kosztowało 1500 i te 500 musiał skądś z podziemi wyrąbać. Nie wiem, poszedł gdzieś, ja osobiście jeździłem do Nowego Portu, przeładowaliśmy cukier, który ważył 100 kg, albo na bocznicy można było rozładować w ciągu nocy 5 wagonów, kilku chłopaków. Nikt cię nie pyta, czy ty jesteś rano brudny, czy nie. Obcierało się twarz wodą z kałuży i się szło do pracy. Takie były czasy. Dzisiaj może są inne, chociaż dla wielu nie są wcale łatwiejsze. Po prawej stronie ten taki dół, który mamy niestety przed sobą, to co pozostało z odlewni. Tutaj była odlewnia. No ja muszę powiedzieć, bardzo się zdziwiłem, kiedy się dowiedziałem, dlaczego tą halę rozebrano. Po pierwsze nie była zabytkiem, ale była w całkiem niezłym stanie, ale rozebrano ją dlatego, że był potrzebny gdzieś na budowę gruz. I to wszystko zmielono i wywieziono gdzieś na budowę, tak? Niestety niektóre tutaj obiekty tak kończą. My jedziemy w tej chwili w kierunku tak zwanego frontu wodnego, ale to jest ta najstarsza część stoczni, Stocznia Cesarska. Tutaj budowano od lat 50. XIX wieku do 1918 roku głównie okręty wojenne, w tym także okręty podwodne. To była pierwsza stocznia na świecie, która produkowała seryjnie okręty podwodne. Ja myślę, że subiektywna linia deheroizuje. Ona personalizuje stocznię. Tu nie chodzi tylko o Solidarność, chodzi w ogóle o stocznię jako miejsce pracy, czy też pewne takie miejsce, które jest przestrzenią materialną, w której się w jakiś sposób przemieszczamy, która nas interesuje. Ciągle pamiętajmy, jest to dość zamknięte miejsce, nie można tak po prostu sobie po stoczni chodzić i jeździć. I dzięki temu ludzie mogą zobaczyć to miejsce, które ma wiele interesujących rzeczy, także samo to dziedzictwo industrialne jest ciekawe. Ja nie chciałbym się na temat Lecha Wałęsy wypowiadać, bo 80. rok to było to, co Wałęsa niejako wszystkie nasze postanowienia robotników wykonywał. Natomiast później niestety drogi się nasze rozeszły, a chyba jest nawet ten słup, jak widzicie, to gdzieś to było w tym miejscu. To był 82 rok, no, robotnicy jesteśmy i tak należało traktować nas bez względu na to, co się później stało. No niestety, 96 rok, ja ląduję na bruku, później koledzy pod drugą bramą podchodzą do mnie i mówią: Paweł, to po co ty siedziałeś w więzieniu, po co ty walczyłeś, skoro wszyscy wylądowaliśmy? Mówię: no ty jako przewodniczący wydziału i członek komisji zakładowej to chyba zostałeś. Ja mówię: nie. I jeden podszedł do mnie i mówi: Paweł, bardzo ci dziękuję. Jesteś chłopem, bo wiesz co, nie gniewaj się, coś ci powiem. Gdybyś tego nie zrobił, to bym cię napluł w twarz. Przykro mi się zrobiło, no ale uścisnął mnie, mówi: jesteś w porządku. No i później Urząd Pracy, 419 zł, to mówiąc szczerze, nie wiedziałem, jak do domu wejść przodem czy tyłem. Przypadkowo się dowiedziałem, że 200 metrów od mojej pracowni jest to miejsce, gdzie on pracował, które zostawił. Jak się dowiedziałem, że on stoi pusty, chciałem zaprosić Wałęsę, ale to się nie udało, więc wymyśliłem, że sobowtór Wałęsy też spełni niezwykłą rolę, bo on po prostu przyjmie na siebie wszystkie, jak fetysz, przyjmie na siebie wszystkie reakcje ludzkie. Nienawiść, niechęć, agresję, sympatię. I rzeczywiście tak się stało. Gwiazda się z nim witał. Na pewno nie przywitałby się, raczej się nie lubią z Wałęsą, ale się witali. To było słynne zdjęcie, jak Gwiazda się wita z sobowtórem Lecha Wałęsy. Czyli to, co się udało na poziomie symbolicznym, a nie udawało się przecież w życiu realnym, w politycznym, to się właśnie udaje dzięki właśnie działaniom artystycznym. I to była też dla mnie taka wskazówka, że właśnie symbolizowanie, uruchamianie pewnych wydarzeń artystycznych przełamuje pewne fakty polityczne czy społeczne. I dopiero wtedy się to dzieje, prawda? Drugą pracą, która myślę, że miała bardzo mocne oddziaływanie, to praca zrobiona przez artystów z Francji. Była to grupa o nazwie Serial Workshop, która to grupa podróżowała po Europie z warsztatem serigraficznym w samochodzie. I to, co zrobili na Strażników Doków, to nadrukowanie czekoladowych wizerunków Lecha Wałęsy na 200 naleśnikach, które zostały natychmiastowo skonsumowane. I właśnie taka internalizacja i wchłonięcie, czy też strawienie tego, myślę, że to było niesamowitym doświadczeniem. Pomogłem tym artystom przyjść, żeby mogli sfilmować elementy pracy, ciężkiej pracy od 6 rano, gdzie ktoś ma młotek, ma palnik, ma rysunek techniczny i cały dzień ciężko zasuwa w znoju, w huku. I to zostało zrobione w jakąś taką całość i przez kilkanaście minut jak gdyby pokazana ta ciężka praca, której końcowym efektem jest zbudowanie statku. I początek tego przedsięwzięcia, gdzie haksownicy buja, że są mewy, że nawet tam ta hala jest brudna, ona przez tą wizualizację na chwilę ożyła. Jakby ktoś z stoczniowców, którzy spędzili tutaj całe życie, zobaczył to, to tak jakby zobaczył w takiej pigułce całe swoje życie. W odbiciu tych młodych ludzi my inaczej patrzymy na to, co robiliśmy w życiu, czego dokonaliśmy. To są przewartościowanie, takie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mieliśmy do tej pory coś takiego jak klapy na oczach, tylko praca. Robota, pogoń za pieniędzmi, zmęczenie, dom. I czasami walka o przetrwanie. Tu akurat ci ludzie, którzy to stworzyli, zrobili coś takiego, że oprócz walki o przetrwanie jest coś takiego jak odrobina kultury. Że można przyjść, odreagować, można przyjść, zobaczyć coś, czego się na co dzień nie spotyka. Sam instytut jako taki z początku nic mi nie mówił. No tu akurat to się mieści w mojej byłej szkole, to znaczy na moich byłych warsztatach. I to stworzyli ludzie, którzy coś mieli w głowach, coś dać zamiast tylko pracy. Parę razy tutaj byłem, nie mówię, że często. Parę razy byłem i stwierdzam jedno. Jest świetna atmosferka. Ci ludzie potrafią coś zrobić, coś przekazać i coś pokazać. I to życie jest bardziej kolorowe właśnie przez nich. Oni robią różne czy happeningi, czy performersy, niezależnie od tego, jak to się po czasie nazywa. To też nam czasami to jest takie, że trzeba się zatrzymać, nie można przejść obojętnie. I to powoduje to, że człowiek się zastanowi, bo to czasami jest takie agresywne, ale zastanowi się, coś w tym jest. Być na przykład artystą to jest wielki zaszczyt, chociaż ciężka charówa i nie zawsze gwarantowane wynagrodzenie. Coś zachowujemy, w czymś drapiemy, coś nakładamy, coś usuwamy. To jest cała masa różnych takich działań, które są tak naprawdę walką z materią, która powoduje, że to miejsce samo w sobie jest pewnego rodzaju manifestem, staje się jakby dziełem sztuki. Nawet kiedy jest puste, jest sensem, że jakby te znaczenia tutaj są i my nie musimy koniecznie robić wystawy, żeby te znaczenia, o które nam chodzi, które manifestują to, jak my widzimy swoją rolę, były czytelne. Już po prawej stronie widać dawny budynek dyrekcji. To jest budynek, który tak naprawdę nie wiadomo dokładnie kiedy powstał, ponieważ budynek w tym miejscu powstał pod koniec XIX wieku i pełnił tą funkcję, ale na pewno, prawie na pewno nie jest to ten sam budynek. Obecnie w tej dyrekcji mieszczą się jeszcze także pracownie artystów, bo tutaj za budynkiem dyrekcji w dawnej centrali telefonicznej mieściła się kolonia artystów i tu mówimy o historii najnowszej tych terenów, one może są najmniej spektakularne, no ale to jest też historia już od 2002 roku. Obawiano się, że stoczniowcy zrobią rozróbę w momencie, kiedy tam ci wszyscy wielcy ze świata przyjadą podpisywać takie porozumienie o budowie Europejskiego Centrum Solidarności. Dano im ten dzień wolny, który jeszcze gdzieś tam potem mieli odpracować, więc oni wyszli z założenia, że skoro oni nie mogą następnego dnia tu wejść, no to oni nie wyjdą stąd i zostali tu na noc. Mieli kilka namiotów, ale myśmy w pewnym momencie ich przygarnęli. Oni spali u nas właśnie w kolonii na korytarzach. No i to było fajne. Ja pomyślałem wtedy, że to jest taki moment, w którym jakoś się bardziej z nimi zaprzyjaźniamy. Byliśmy już tak jakby częścią stoczni po tych paru latach dla nich. Już na pewno nie byliśmy złem. Dobre intencje, że nie próbowaliśmy nawet wiesz, jakby przyjąć na siebie tych napięć, jakie tu istnieją pomiędzy Wałęsą, pomiędzy Walentynowicz, Gwiazdą, pomiędzy różnymi ugrupowaniami, bo gdybyśmy to przyjęli na siebie, nie byliśmy w stanie nic zrobić. Ja myślę, że ten paraliż taki wzajemnego się znoszenia tych grup powodował, że tu przed tym 2000 rokiem nic nie było, bo nie mogło nic powstać, ponieważ nie było akceptacji. Tak? Była taka walka wewnętrzna, że praktycznie paraliżowała każde działanie. Dzięki temu, że my postanowiliśmy być poza tym układem i podjąć się tego ryzyka, no wiesz, jakoś okazało się, że można coś zrobić, że można mimo wszystko w tym silnym, gorącym miejscu w jakiś sposób ponad tymi, wiesz, podziałami coś skonstruować. I myślę, że trochę jakby to poprawiło wizerunek kogoś, kto się nazywa artysta i kto w jakiś sposób prezentuje, wiesz, pewne formalne możliwości pokazywania historii. Ja myślę, że duża grupa do tej pory tego nie akceptuje, jestem przekonany. I ja myślę, że też nie ma takiej możliwości, żeby to wszyscy akceptowali. Ja nawet nie mam takiego marzenia i nawet nie chcę, nie jestem sobie w stanie wyobrazić sytuacji, w której wszyscy by to akceptowali. I ja bym chyba tego nie chciał nawet, nie? Pewnie wielu się dowie, że może nie było najszczęśliwszym pomysłem, że zakład pracy został upolityczniony. Ta polityka przeszkadzała nam trochę wtedy, teraz trudno się z niej wyplątać, a czas by już był, no bo życie się zmienia i nie można żyć wspomnieniami cały czas. Nagle się tu okazało, że jest cała masa głosów uprawnionych, równorzędnych, które należą do różnych generacji, które należą do różnych rodzajów pamięci i one jakby możemy je wszystkie przyjąć, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy. I myślę, że to było najciekawsze, że nagle zobaczyliśmy, że można zaabsorbować do tego, co się robi, coś, z czym się nie zgadzasz w sensie ideologicznym. Że to nie jest twój koncept polityczny. I myślę, że to było najbardziej takim wyzwalającym doświadczeniem tutaj. Artyści mogą to przekazać ludziom. Tym, co w taki sposób, że dotknie to ludzi i uwierzą nareszcie w tą prawdę, która nas spotyka. Uwierzą w to, że wszyscy, którzy teraz się chwalą, sobie gratulują zwycięstwa w roku 80, oszukują nas. Artysta może to pokazać. Artysta może tę scenę pokazać, może wyśpiewać to, może to namalować, może sztukę wystawić. My nie. My jesteśmy tylko robotnikami.